Mufasa. A dzisiaj przyszła kolej na Star Warsy. Mówię stop kupowaniu nowych ciuchów, stąd powstał pomysł, aby zmienić coś w ciuchach, które już mam, albo po prostu w ciuchach, które można kupić na lumpeksach, second handach, czy odzież używanej, jak kto woli to nazywać. Rocznie produkuje się tyle ubrań, tyle ciuchów, że nie jesteśmy w stanie tego w ogóle przerobić. Nie wspomnę o tym, że ciuchy, które kupowane są często w sieciówkach, po pierwszym praniu nadają się do zrobienia z nich szmaty do podłogi. Troszeczkę w myśl ruchu zero waste i tak dalej, po prostu staram się to wszystko ograniczać, choć muszę przyznać, że nigdy nie byłam osobą, która bardzo dużo kupowała ciuchów. Teraz praktycznie nie kupuję nic oprócz butów, bo z nimi jest raczej ciężko w second handach i kupuję również t-shirty, ale z tym też raczej na spokojnie. Dlatego zachęcam Was, zamiast wybierać galerie handlowe i wielkie sieciówki, wybierzcie się do lumpeksów. O wrocławskich lumpeksach, już niedługo. A jeżeli nie lubicie chodzić po lumpeksach, bo na przykład są osoby, które nie lubią tego zapachu, trzeba przyznać, że ten zapach jest dość specyficzny, to zawsze oczywiście możecie wybrać OLX-a albo na przykład Vinted i tam sporo używanych ciuszków też znajdziecie. Jak już zapowiedziałam, dzisiaj będziemy działać z ubraniami, które już mamy. Ja na przykład bardzo lubię działać z jeansem. Jeans bardzo łatwo dostać używany, bo on po prostu mało się niszczy, a nawet jak się zniszczy, to jest dodatkowy plus, bo teraz poprzecierane rzeczy z dziurami rzeczy są jak najbardziej w modzie. Właśnie te dwie katany dzisiaj będziemy przerabiać. Obydwie są z Vinted, za obydwie dałam po 30 zł. Jak kupujecie jeans, jedno na co warto zwrócić uwagę, to czy jest to 100% bawełna, bo to po prostu lepiej się nosi. Poliestrowi też mówimy nie. Ale to raczej z innych powodów, bo noszenie poliestru używanego nie jest takie złe, po prostu on już powstał, więc go używajmy. Ale ja po prostu poliestru nosić nie lubię. Ale koniec gadania, zaczynamy. Będziemy potrzebować dzisiaj właśnie katan, albo spodni, bo te też się zdarzają, starego t-shirta z fajnym nadrukiem. Oczywiście nitka z igłą się też przydadzą. Ja dzisiaj również będę działać z naszywkami. Naszywki z AliExpress. Przybitka w polskich pasmanteriach jest przeogromna na AliExpress. Każda naszywka do dostania za 2-3 zł. Więc cały zestaw macie za nie więcej niż 30 zł i to już naprawdę robi robotę na i spodniach, i na każdej katanie. Zaczynamy! Do! Or do not! There is no try. Zaczynamy od pierwszej przeróbki, od przeróbki tej katany. I tutaj będzie nam potrzebny właśnie t-shirt, który pięknie wjedzie nam na plecy. Układamy sobie tą katanę tak, żeby te plecy były płasko na podłodze. Przykładamy sobie t-shirt. Ja lubię robić tak, żeby był idealnie tak, jak te rogi. Tak jak przeszyty jest jeans. Więc tak wstępnie układam sobie. Pamiętajcie, żeby zawsze ładnie rozprostować materiał. Wtedy będzie Wam się łatwiej szyło i nie będzie zagnieceń. Przechodzimy do tej mniej lubianej rzeczy, czyli do szycia. Nie przejmujcie się palcami, fajnie mieć naparstek, ja niestety go nie mam, ale to, że sobie coś wbijecie, to nie oznacza, że Wy coś nie umiecie, po prostu tak to już jest. Trzeba to przeżyć, trzeba to przecierpieć. I zaczynamy. Nie musicie tutaj szyć bardzo blisko siebie, wystarczy raz na jakiś czas. Tutaj robicie malutko, żeby tylko złapać na milimetr i idziecie dalej. Centymetr z tyłu na przykład i z przodu milimetr. Teraz skończymy jakiś etap, albo po prostu będzie nam się kończyła nitka.
to robimy pętelkę, aby zawiązać nitkę. Czyli wbijamy sobie minimalnie igłę, żeby tylko zrobiła się nam pętelka. Tutaj mamy pętelkę. O! I mamy pętelkę. Przez tą pętelkę przekładamy dwa razy nitkę i ciągniemy. Tym sposobem robi nam się zawiązanie, które będzie trzymało nitkę. I oczywiście nożyczki i odcinamy. Jak mamy już górę, to teraz czas na boki i dół. I już mamy przeszyte. Nic nie będę dodawać, ale oczywiście możecie sobie ponaszywać gdzieś na rękawie. Ale na razie zostawiam tak jak jest. Mi się podoba. Katan numer 2 i projekt numer 2 to dzisiaj naszywki. To jak sobie poukładacie naszywki, to jest wasza totalna dowolność. To jak sobie widzicie. Najpierw sobie po prostu połóżcie i metodą prób błędów układamy sobie tak, jakby nam się to właśnie podobało. I na przykład może być tak. Teraz każdą z tych naszywek musicie złapać nitką, bo wiadomo, one mają tutaj klej, ale jeżeli przeprasujecie i przykleicie, to niestety taka katana nie nadaje się zbytnio do prania w pralce, bo ten klej niestety nie trzyma tak dobrze, aby przeżył wszystkie możliwe programy pralki. Dlatego ja przyszywam. Jedyny tip, jak macie czarną naszywkę, to bierzecie czarną nitkę. Jeżeli macie białą naszywkę, to tutaj robicie białe. Jeżeli macie jakiś zielony kolor, no to albo zielona nitka, albo dopasowujecie. Myślę, że biała tutaj też będzie spoko. No to zaczynamy szycie. I zakończacie dwie pętelki, żeby zabezpieczyć nitkę. Jedna za nami. Teraz trzeba wszystkie pozostałe przeszyć. No i mamy wszystko przeszyte. Jak widzicie, Czubaka zmienił swoje miejsce, bo był początkowo gdzieś tutaj, teraz jest tutaj. To jest fajne w naszywkach, że można je odpróć i przyszyć na nowo. Ja na przykład swoją katanę z Avengersami chyba rozpruwałam parę razy i przyszywałam z dwa razy, aż w końcu spodobało mi się na tyle, że zostały. Cześć, Roki! Roki! Jak widzicie, dwie katany już gotowe. Mam dla Was jeszcze trzecią propozycję, co można zrobić ze swoją kataną, a mianowicie można coś na niej namalować. Potrzebujecie farbkę do materiału. Ja maluję zwykłym pędzelkiem, pomagam sobie czasem pędzelkiem do zdobień na paznokciach i po prostu tworzę. Nie bawię się w żadne malowanie kolorami, a raczej w takie szablonowe odtwarzanie, czyli robię wszystko to, co robiłam z maseczką. Dla ciekawych, tutaj macie link, wchodzicie, robicie dokładnie to wszystko, to samo na dżinsie, co robiliśmy wcześniej na maseczkach. W ten sposób wykorzystałam na tej katanie z Iron Manem. Tutaj mamy właśnie samego Iron Mana, Avengersów i logo, którego nigdzie nie mogłam znaleźć, więc troszeczkę sama potworzyłam, czyli słynna kwestia córki Iron Mana, I love you 3000. I love you 3000. Kto jeszcze nie oglądał Endgame'a, musi nadrobić. Ja po prostu się chilluję to wszystko robiąc. Naszywki naszywałam zimą, codziennie wieczorem wracając z pracy, siadałam przed telewizorem i tutaj spojrzałam coś na telewizor, tutaj przyszyłam dwie naszywki wieczorem i takie dwie i po tygodniu, po dwóch, po miesiącu miałam całą katanę obszytą Avengersami. I Wy też tak możecie, a jeżeli Wam się nie chce, albo po prostu już za bardzo bolą Was palce od wbijających się igieł, to piszcie priv, jakoś się dogadamy. Ale zachęcam, bawcie się, róbcie, twórzcie. Fajne w tym wszystkim jest to, że na pewno, na 100% nie znajdziecie drugiej takiej na mieście, a nawet na całym świecie.
Wszystkie linki znajdziecie w opisie, farbki, moje konto na Vinted i wszystko to, co dzisiaj użyłam, czyli m.in. również naszywki. Pamiętajcie, aby wbijać na Facebooka, na Instagram i na TikToka. Subskrybujcie kanał i dawajcie łapki w górę lub w dół. Komentujcie! Dzięki za dzisiaj. Widzimy się oczywiście za tydzień po godzinie 17. Niech moc będzie z wami. Wąska, pa!